React jest jedną z najpopularniejszych bibliotek języka JavaScript. Służy on do tworzenia interfejsów użytkownika, a konkretnie tych webowych, czyli stron internetowych. Został on stworzony przez pracownika Facebooka i głównie przez tę firmę jest on utrzymywany i rozwijany, a także oczywiście wykorzystywany. Inne duże korporacje, jakie z niego korzystają, to PayPal czy Netflix. Rzeczą, która przekonała mnie do Reacta, mnie jako programistę wychowanego na Javie, jest bardzo fajny podział aplikacji JavaScriptowej na komponenty, czyli odizolowane od siebie fragmenty kodu, gdzie każdy odpowiada za inny kawałek strony, dzięki czemu źródła programu stają się o wiele bardziej czytelne i uporządkowane. I tak, na przykład index.html galerii, który wygląda na H2, image, tych image'ów może być 20, zmienia na coś takiego, czyli body, header, image i image. I tych image'ów, tagów image może być oczywiście dowolna ilość. I tak, header to jest jeden komponent reaktowy, image to jest drugi komponent reaktowy, a każdy kolejny image to jest ponowne użycie tego samego komponentu, więc nie kopujemy bezmyślnie nadmiernych ilości kodu. Głównym czynnikiem hamulcowym na początku istnienia Reacta był poziom komplikacji jego konfiguracji. Trzeba było odpowiednio zostawić webpacka, babela, npm-a. Nawet doświadczonemu programiście JavaScript potrafiło to zająć trochę czasu, a wszystkich innych po prostu odrzucało. Na szczęście pojawił się Create React App, czyli starter projektów reaktowych, który robi wszystko za nas i zdejmuje z nas obowiązek nie tylko konfiguracji webpacka i babela, a wręcz sprawia, że nie musimy nawet wiedzieć, co to jest. Szczerze, ja nie wiedziałem. Ale dzięki Create React App mogłem szybko zabrać się za samego Reacta, bez babrania się w konfigurację środowiska, a braki uzupełniać później w miarę potrzeb. Generator ten instalujemy za pomocą komendy npm-g install create react app. W tym momencie dociągną się niezbędne dependencje. Niedawno wyszła druga wersja tej biblioteki. Następnie za pomocą komendy create react app mygallery tworzymy sobie nowy projekt w katalogu mygallery. Następnie otwieramy wygenerowany projekt w naszym IDE, z którego korzystamy. Mój wybór, jeśli chodzi o aplikacje webowe, akurat padł na Visual Studio Code. Jest naprawdę bardzo fajny, wygodny, lekki i szybki edytor, a można go bardzo łatwo rozbudować dzięki systemowi wtyczek. Choć tak naprawdę jeszcze nie korzystam z nich jakoś specjalnie wielu, bo sporo jest po prostu od ręki. I teraz tak. Wygenerował nam się katalog. Mamy tutaj katalog NodeModules oczywiście, ze wszelkimi dependencjami. Mamy public, gdzie są jakieś obrazki i index.html. Mamy sources z paroma plikami. No i package JSON i readme i gitignore. Czyli taki podstawowy zestaw plików. I teraz po kolei. Najbardziej interesuje nas, tak, index.html. Tu mamy troszkę śmieci, więc sobie te śmieci wyczyśćmy, żeby po prostu nam jakoś specjalnie nie bruździły i nie zasłaniały tego, co jest ważne. A ważne jest to body i w tym mamy diva oid root. OK? Zapamiętajmy to na razie. Mamy HTML z jednym divem id root. Następnie w sourcach mamy index.js. I tutaj co nas interesuje, to ta linijka. React DOM render app document get element by id. Więc może zacznijmy od środka i tyłu, czyli document get element by id, wszyscy pewnie znają, a przynajmniej powinni znać, pobiera element HTML-owy o id root, czyli to będzie ten nasz jedyny div HTML-u. Co robi następnie React DOM, to jest biblioteka reaktowa, metoda render, to wpina pod danego diva w index.html-u app. Widzimy, jest to takie app z tagami. App z tagami to jest oznaczenie komponentu reaktowego. Więc mamy ten komponent reaktowy app, który jest importowany z app. App.js, no i tu mamy właśnie jak wygląda taki bardzo prosty komponent reaktowy. Tak naprawdę to możemy sobie wyczyścić i zostawić tyle. Ten komponent jest klasą VS6, rozszerza komponent, czyli inną klasę JavaScriptową,
która jest importowana z biblioteki React. Następnie ma jedną metodę, tylko render, która zwraca pseudo HTML-a. Oficjalnie nazywa się to JSX, natomiast w praktyce wygląda to jak właśnie pseudo HTML z drobnymi różnicami, na przykład zamiast class mamy class name. Może cofnę to, co usunąłem, żeby wam pokazać coś. Czyli to nam zwraca dużego diva, jest jakiś header, jest jakiś image z logiem, jakiś link do Learn React. No i oczywiście export default app, czyli eksportujemy tą klasę app na zewnątrz. Coś jakbyśmy w Javie tu dodali public. Klasy mogły sobie, tak by inne klasy mogły sobie korzystać. Tak więc wracając do index.js-a, co to robi? To za pomocą biblioteki React DOM i metody render pod id root z index.html podpinamy komponent app. I możemy bardzo łatwo zobaczyć, jak to wygląda. W momencie używamy komendy npm start w katalogu z naszym projektem npm start. W tym momencie odpali się serwer HTTP z naszą stronką. Tam od razu podpina się watch, czyli wszystkie zmiany są na bieżąco dodawane, strona jest automatycznie odświeżana, więc tylko się przepinamy albo mamy to na drugim monitorze i od razu widzimy, co się zmieniło. No i tu mamy naszą stronkę, nasz komponent. Mamy obrazek, który się obraca, mamy tekst, no i mamy Learn React, czyli link do react.js.org. Trochę jeszcze mógłbym pogadać o komponentach, czysto teoretycznie, ale lepiej po prostu je zrobić nasz własny. Po pierwsze, wróćmy do metody app.js i wytnijmy wszystko poza divem, czyli ona teraz będzie nam zwracać pustego diva. Gdy przepniemy się na podgląd strony, widzimy, że jest tu pusto. Następnie kopiujemy sobie całą tą klasę razem z, może te poza logo, skopiujemy sobie całość i w katalogu source tworzymy nowy file, nazywamy go header.js. Wklejamy tu zawartość app.js-a, czyli nasz szkielet komponentu, usuwamy import app.css i teraz tak, class zmieniamy nazwę na header, extends component, komponent jest to bazowa klasa dla komponentów w React, jest ona importowana z modułu React. Następnie mamy rendered i to jest jedyna rzecz, która nas interesuje teraz, czyli coś, co nasz komponent zwróci do przeglądarki. I zamiast diva, niech on zmieni nam H2 My React Gallery. Czyli co ten komponent zwraca, to nagłówek dwójeczkę z takim napisem. No oczywiście musimy jeszcze dodać export, żeby można było wykorzystać tego headera w innym miejscu naszej aplikacji. Export default header. Dobra. Teraz jak go podpiąć? Dzięki temu, że z komponentów robi się drzewko, to nie musimy tutaj znowu podpinać kolejnego, robić kolejnego diva gdzieś w środku, robić React DOM-a itd., itd. Lecz co robimy? To mamy naszego app.js-a, czyli nasz główny komponent i jako dziecko dorzucamy tu nasze właśnie komponent header.js. Najpierw musimy go sobie zaimportować. Import header, nie w ten sposób, w ten sposób. From header. I dorzucamy nasz komponent do tego, żeby się wyrenderował. A robimy to w JSX-ie, w returnie metody render, i wystarczy do tego taka konstrukcja, czyli używamy nazwy naszego komponentu jak taga HTML-owego i ważne jest, żeby ten tag był zawsze zakończony. Gdy teraz odświeżymy sobie naszą stronę, widzimy My React Gallery, czyli wszystko ślicznie śmiga. No ale co to za galeria bez obrazów? Analogicznie więc utwórzmy sobie kolejny komponent, taki, który będzie przechowywał nasze obrazy, czyli tworzymy nowy plik w katalogu source, nazwijmy go image container.js i znów wklejamy szkielet headera, zmieniamy na image container. Musi rozszerzać klasę komponent, bazową klasę dla komponentów reaktowych. Eksportujemy również tą klasę, którą definiujemy w danym pliku i co robimy, to zamiast H2 nasz image container będzie zwracał img taga, czyli no obrazek. Aha, co zrobiłem, to jeszcze w public dałem sobie dwa obrazki, forest png i react png, śliczne, prawda?
I teraz tak, będziemy sobie je wyświetlać. Na początek pierwszy z nich, czyli IMG, SRC równa się React PNG. Generalnie rzeczy, które są w katalogu public, są dostępne od razu, bez żadnych ścieżek niepotrzebnych. Ustawmy jeszcze width i height, to jest szerokość, wysokość, no i alt, obrazek. Tyle starczy. I teraz zaimportujmy nasz image container w app, podobnie jak miał to miejsce z naszym nagłówkiem. Czyli import image container from image container i użyjmy sobie tego image containera zaraz pod headerem image container. Pamiętajmy o zamknięciu taga, zapisujemy i sprawdzamy, co tam w naszej przeglądarce. I dodał się śliczny obrazek z logo Reacta, więc mamy pierwszy obrazek naszej galerii. Słówko galeria sugeruje, że tych obrazków będzie więcej niż jeden. No tylko jak to zrobić? No, utworzyć nowy komponent? Oczywiście nie. W końcu React obiecywał, że komponenty będą reużywalne. O to generalnie w Reactie chodzi, żeby te komponenty tworzyć tak, żeby mogły być używane w wielu miejscach w kodzie, bez potrzeby jakichś większych zmian. Jednym ze sposobów, w jaki to się organizuje, są propertiesy. Mianowicie każdy komponent może niejako dostać dane z zewnątrz. I to właśnie jest nazywane propertiesami. Wygląda to w ten sposób, że dodajemy w naszym tagu z nazwą komponentu najpierw nazwę propertiesu, na przykład niech to będzie image równa się i tu podajemy jego wartość, czyli na przykład React PNG. Zarówno nazwa, jak i wartość, no to już jest nasz wymysł. Może to być na przykład foo true bar 1. Oczywiście musimy takie wartości w nawiasach klamrowych, które mówią o tym, że w tym momencie z HTML-a przechodzimy, a raczej JSX przechodzimy w czysty JS. No ale foo i bar nas nie interesują. Interesuje nas nasz image, czyli nasza nazwa z wartością React PNG. Naszym drugim obrazkiem jest Forest PNG, więc skopiujemy sobie ten kawałek i właśnie jedyne, co się zmieni, to to, że drugi kontener, czyli drugi image, zamiast React PNG będzie dostawał Forest PNG. Czyli z zewnątrz zostaną mu przesłane trochę inne dane. I teraz tak, w image kontenerze musimy się odnieść do tych propertiesów. Co nas interesuje, ten React PNG i Forest PNG, no to są nazwy właśnie source'a dla naszego standardowego komponentu IMG. I żeby odnieść się do propertiesów, czyli tego, co przychodzi z zewnątrz komponentu, po pierwsze ponownie używamy nawiasów klamrowych, żeby powiedzieć JSX-owi, hej, teraz będzie kod JavaScript. This.props odnosi się do wszystkich propertiesów, a kropka image odnosi się do tego naszego stworzonego, do tego stworzonego przez nas o nazwie image. I na to miejsce zostanie wstawiona wartość, która została przesłana z góry, czyli z komponentu app, czyli React albo Forest PNG. Więc możemy zapisać i zobaczymy, co tam na naszej stronie się dzieje. Jak widzimy, mamy dwa śliczne obrazki. I dzięki takiemu zabiegowi już teraz na przykład, jeśli chcielibyśmy na przykład zwiększyć rozmiar naszych obrazów w galerii, już tych obrazów mamy dwa, no to nie musimy w dwóch miejscach zmieniać szerokości i wysokości, lecz wystarczy, że zrobimy to w komponencie image container, bo ten komponent odpowiada za wyświetlenie każdego obrazu. Więc nie zmieniamy tej szerokości w 50-60 IMG, tylko w jednym miejscu. Więc już przy jednolinijkowcu mamy jakiś pożytek z tych komponentów, do tego dojdą CSS-y, logika biznesowa itd., itd. Naprawdę komponenty super rzecz. Komponenty mają jeszcze coś takiego jak stan, czyli zestaw wewnętrznych zmiennych, specyficznych dla danego egzemplarza komponentu. Nie będziemy się jednak w tym filmiku w to zagłębiać, bo z wprowadzenia zrobi się artykuł. Przyjrzymy się temu następnym razem, więc tutaj kończymy to wprowadzenie. Jeśli spodobał Ci się ten materiał,
To po pierwsze, proszę, byś podzielił, bądź podzieliła się oczywiście, nim w swoich mediach społecznościowych. Bardzo możliwe, że komuś ze swoich znajomych również przypadnie do gustu. Po drugie, zapraszam do odwiedzi na moim blogu clockworkjava.pl, gdzie piszę o Reakcie, JavaScriptie, Springu, Javie, generalnie o tematach z życia full stack dewelopera oraz oczywiście na zapisanie się na tamtejszą listę mailingową, zwłaszcza jeśli chcesz brać czynny udział w tworzeniu moich nowych kursów. A jeśli już o kursach mowa, to jeśli nie chce Ci się czekać kontynuację pracy nad naszą galerią, a zaciekawił Cię React, zapraszam do swojego kursu React od podstaw. Jest on hostowany na platformie Udemy. Mam całkiem solidne recenzje, już chyba około 150 studentów, a w opisie wideo czy na moim blogu znajduje się link z całkiem solidną zniżką. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.